pozdrawiam was serdecznie. Odhaczone ważenie. Jeden i drugi zrobił wagę bez dramatów. Nikt nie musiał obcinać włosów, zdejmować majtek. Wszystko było normalnie. Golovkin i Sheremeta w limicie przed walką o tytuł mistrza świata IBF wagi średniej. Od razu powiem jedną rzecz. No, czytam wiele takich opinii, że ten Golovkin to właściwie 38, to już właściwie cień tamtego zawodnika, który był kiedyś. No nie wiem, no widziałem dzisiaj to ważenie, wyglądał, nie wyglądał oczywiście tak, jak wyglądał podczas walk z Canelo Alvarezem. Tam ta masa mięśniowa wyglądała jakaś tak ładniej ubita. No wiadomo, że wagę mieli tą samą. Z tego, co słyszę od GGG Promotion, to jutro podczas walki ma mieć około 4 kilogramów maksymalnie więcej. To nie jest jakiś taki straszny przybytek wagi. Na tym podobno mu nie zależało. Nie było jakichś wielkich problemów, żeby tą wagę zrobić. A słyszałem też takie opinie, że wysuszony i tak dalej, i tak dalej. Spokojnie. Zaczynamy w tej chwili. No, dwie części. Dłuższa, zdecydowanie dłuższa o tym, co się będzie działo w Hollywood na Florydzie i zdecydowanie krótsza o tym, co się będzie działo na gali Timex. Zaczynamy od Triple G. Zacznę od głównej walki wieczoru. Tam są jeszcze dwie inne, właściwie nie. Zaczniemy od tych dwóch innych, żeby mieć spokojną głowę i nie patrzeć na ten licznik minutowy, który tutaj trzaska. Nie chcę dawać za dużo. Dwie takie supporting fights, czyli te takie, które mają wesprzeć ten pojedynek. Nawiasem mówiąc, ciekawostka, bo ważenie tak naprawdę było rozgrzewką. Ważenie na Florydzie było tylko rozgrzewką przed konferencją prasową, która leci w tej chwili. Zobaczę później gali Canelo kontra Callum Smith. To też wam coś mówi na temat gradacji ważności, no ale jest jak jest. Nie będę tego 100 razy powtarzał. Na gali Golovkina z Sheremetą dwie walki wspomocnicze, John Ryder kontra Mike Guy. No, tak naprawdę to jest taki Guy. To jest tylko taki Guy, 39 lat, zaledwie 5 KO. John Ryder pokazał się z jak najlepszej strony w walce z Callumem Smithem, albo Callum Smith pokazał się z jak najgorszej strony w walce z Johnem Ryderem. Zależy, jak na to patrzymy. Zdecydowany faworyt tutaj. Myślę, że koło 8 rundy walka dla Mike'a Guy'a się zakończy. Najlepsza odzywka tej konferencji prasowej. Najlepsza odzywka tego ważenia to, kiedy Mike Guy wyskoczył z tymi przekłutymi sutkami. Pytanie dziennikarza, czy kiedykolwiek walczyłeś z pięściarzem? Pytanie do Johna Rydera. Czy walczyłeś z pięściarzem, który ma przekłute sutki? Na co on powiedział, nigdy nie walczyłem, ale jak będzie miał je również podczas walki, to wiem, w co bić, bo będzie bolał. W 100% prawda. Ciekawostka przyrodnicza rzeczywiście. John Ryder. Problem z Johnem Ryderem, który ja mam, że czasami jest ekstra John Ryder, czasami się kompletnie nie da go oglądać. Nie wiem, tutaj wyglądał na takiego lekko wkurzonego, może to będzie ten John Ryder, którego dobrze się ogląda. Bo taki John Ryder też jest 8 runda KO. Druga walka, wychowanek, za dużo powiedziałem. Człowiek, o którym się mówi, że następny Triple G, natomiast ja to słyszałem już, nie wiem, o 10 gościach z Kazachstanu, czy z byłych republik rosyjskich. Ali Akhmedow 16-0, 12 KO kontra Gongora, 18 walk, 16 KO. Zgadzam się tutaj z Johnem, z komentatorem DAZN, mówiącym, że tutaj raczej sędziów nie potrzeba. Natomiast Ali Akhmedow to nie jest ta sama kategoria, wszystkim to jest super średnia, ale nie jestem do końca przekonany. Nie wiem, czy ta walka nam cokolwiek tutaj powie na temat aspiracji mistrzowskich. Co prawda to jest walka o tytuł mistrza świata IBO, które z bliżej niesprecyzowanych powodów Rosjanie, Ukraińcy lubią ten tytuł. Zawsze chwalił się nim między innymi Klitschko. To samo robi Golovkin, mimo że wszyscy wiedzą, że tytuł IBF to jest taki, no, jak już nie możesz dać nawet żadnego kontynentalnego, to dajesz IBO. No, o taki tytuł jest ta walka.
Achmedow, ponieważ jest promowany przez Triple G Promotions, występuje na galach i ma tą siłę przebicia, że będzie pchany wszędzie tam, gdzie jest Triple G. Może jego droga do tytułu jest szybka. Zobaczymy, jak sobie poradzi sobie z Gongorą. Za wiele nie wiem na temat Gongory. Od razu się w tym momencie przyznaję. Widziałem jedną walkę, bo wiedziałem, że są na gali. Nic specjalnego tam nie widziałem. Zobaczymy pierwsze trzy rundy. Problem z Ali Achmedowem to jest, jak pierwsze trzy rundy mijają i gości jest po drugiej stronie, to Achmedow przestaje mieć pomysł, co robić dalej. No taka jest prawda. Zobaczymy. I Gongora o tym doskonale wie. Zresztą powiedział to w wywiadzie, że słuchaj, to jest boks zawodowy, nie amatorski. Tutaj walczy się dłużej. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Postawię na Achmedowa. Również ósma runda, czyli mamy dwie walki pod rząd. Ryder ósma, Achmedow ósma runda. Natomiast no, to może być różnie. No i przechodzimy do main event. Powiem tak. Sprawdziłem pięć głównych stron internetowych poświęconych boksowi w Stanach Zjednoczonych. Rozmawiałem z kolegami, więc powiem wam tak. Nie pamiętam ostatni raz, kiedy była taka sytuacja, że nie dość, że 99,99, o tym 0,1% za chwilę powiem, głosujących stawiało, że wygra jeden pięściarz, ale stawiało, że wygra przed konkretną rundą, przed szóstą. Takie są typy większości dziennikarzy. 99,99. Wrzucam w tej chwili tego dziennikarza, który... A jak przeczytacie to, co tu jest napisane, to traktuję to na zasadzie jakiegoś takiego swojego szaleństwa, który postawił na zwycięstwo Kamila Szeremety na punkty. Nie wiem, jak to by było kompletnie możliwe. Byłoby tylko i możliwe wtedy, kiedy nieprawdopodobnie by się zestarzał podczas jednej nocy Gennady Golovkin. Takie rzeczy się zdarzają. Ja wiem. Ja nawet o tym często mówiłem, że czasami się zdarza, że pięściarz walczy, akurat tego dnia coś go dopadło. Natomiast moim zdaniem Golovkina to dopadło z derewiaczenką. Na nieszczęście dla Kamila Szeremety, natomiast teraz już go nie dopadnie. Ponieważ zdecydowanie wszyscy stawiają, że walka skończy się między czwartą albo szóstą rundą. Są też tacy, którzy stawiają, że nie będzie trwała więcej niż trzy. Mówię o amerykańskich dziennikarzach. Ja sobie mówię, pieniądze na... Mówię, w Bokmacherach powiem za chwilę, pieniądze na Kamila poleciały. Nie wiem, czy to rodacy, czy nie, bo wiem, że w Europie zaczęło się od 16 do 1, to było przed konferencją prasową, natomiast tutaj było 12 i 9. Teraz jest 9 do 1, to jest całkiem przyzwoicie. Jeśli chodzi oczywiście, faworytem jest zdecydowanym Golovkin, natomiast tak jak mówię, no tutaj nie jest pytanie, kto wygra, tylko jest pytanie, kiedy wygra i jak wcześnie wygra Gennady Golovkin, do tego stopnia, że większość kasyn w Las Vegas obstawia zwycięstwo Golovkina przez knockout i zdecydowanie faworyzuje ten wynik. Czyli trzeba naprawdę dużo pieniędzy włożyć, żeby zarobić na typie Golovkin wygra przez KO, ponieważ taka jest ogólna opinia bookmacherów i tych, co ustawiają te opcje, kto lepszy, kto gorszy w kasynach Las Vegas. A parę takich rzeczy, na co zwracają moi koledzy typując to i na co my musimy zwracać uwagę. Napisałem tweeta, wrzucam w tej chwili, żeby zdać sobie sprawę, co musi zrobić Kamil Szeremeta. Kamil Szeremeta musi zrobić to, co niekoniecznie udało się najlepszemu pięściarzowi na świecie bez podziału na kategorie, czyli Canelo Alvarezowi. Pound for pound. Nie potrafił przekonywująco wygrać z Triple G. Pierwszą walkę wygrał, pierwszą walkę przegrał bez dwóch zdań. Przypomnę, pound for pound. Najlepszy bez podziału na kategorie wagowe. Król boksu obecnie, mówimy o królu cyganów, w wadze ciężkiej, w porządku. Król boksu jest jeden, nazywa się Canelo Alvarez. Nie potrafił wygrać z Triple G. Przypomnę, pierwsza remis, drugi wygrana Canelo, natomiast tam można się kłócić absolutnie w obie strony. Tak dobry musi być
tak dobry musi być Kamil Szeremeta, żebyśmy tu w ogóle mówili o sensacji. Jak wielka byłaby to sensacja? Słuchajcie, gwarantuję wam jedną rzecz. Jeśli Kamil Szeremeta wygra z Triple G, to jest na pierwszych stronach gazet i to nie tylko sportowych. To jest taka sensacja. To jest sensacja na poziomie Andy Ruiz wygrywa z AJ-em. Buster Douglas nokautuje Mike'a Tysona. O takiej sensacji mówimy. O takiej sensacji mówimy. Czyli w ogóle obłęd Kamil mówił o tym na konferencji prasowej, że jeśli wygra, to będzie to wielkie wydarzenie dla polskiego sportu, nie tylko dla boksu. Ja się w 100% zgadzam. Jeśli Kamil Szeremeta wygra tą walkę, to dla mnie pierwsza trójka sportowców w Polsce w plebiscycie, który się zbliża, nie wyjęta. Nie wiem, czy by dostał. Dla mnie, po prostu nie wyjęta, ponieważ mówimy o, nie wiem, wstrząsie sejsmicznym w boksie wymiarów absolutnie niesamowitych. Kolejna rzecz, ten problem, tych 5 nokautów. Czym ma naruszyć Kamil Szeremeta Triple G? Nie wiemy. Szczerze. Siedzę przed wami i nie wiem. Oglądałem, nie wiem, czym może naruszyć. Nie będzie szybszy. Zakładając wszystko, co widzieliśmy do tej pory, no bo na czymś się musimy opierać, rozmawiając w tej chwili i próbując typować walkę. Nie jest szybszy, nie jest lepszy technicznie, nie jest lepszy w ringu na zasadzie kontrolowania sytuacji w ringu, bo w tym aspekcie Triple G jest jednym z najlepszych na świecie. Nie wiem, może ma nieprawdopodobną wytrzymałość i będzie z każdą następną rundą walczył coraz lepiej, coraz szybciej. Natomiast to jest zaledwie trzecia walka na dystansie 12 rund, którą w ogóle widział. Jak sobie zobaczycie, z kim walczył przez 12 rund Triple G, no to głowa boli. To absolutnie głowa boli. Jakie miał pojedynki? Nie wiem, no po prostu nie wiem. Właśnie mówiąc, fajna zapowiedź mojego kolegi, który kiedyś pracował w Chicago w radiu ESPN 1000, dzisiaj jest komentatorem. Przepraszam, nie komentatorem, tylko zapowiadaczem z Biliostoku. Z Biliostoku jest Kamil Szeremeta. Mogli się zapytać kolega, jak się wypowiada nazwisko. Mała rzecz, a cieszy, bo na przykład powiem wam, że Jimmy Lennon Jr. prosił mnie, zanim przyleciał do Polski, prosił mnie, żebym mu nagrał, jak się wymawia wszystkie polskie nazwy i się ich uczył przez wiele godzin. No ale to jest... Jimmy Lennon Jr. absolutna legenda, jeśli chodzi o zapowiadanie walk, 100% profesjonalista. Tego Biliostoku absolutnie można było uniknąć. Głupio wyszło. Czwarta runda do szóstej rundy zdecydowana większość typów, jakie w tej chwili są. Ja się do tych typów przyłączę. Uważam, że wszyscy sobie zdają z tego sprawę po stronie Triple G, że gdyby ta walka się przeciągała w dalsze rundy, to wszystko, co w tej chwili mówi, Canelo Alvarez, że już nie jest zainteresowany walką z Golovkinem, że on ma zupełnie inne plany, chce zjednoczyć tytuł 168, czyli w super średniej. Tamte czasy to już dokładnie minęły. Po części prawda, po części nie, bo jak będzie dużo pieniędzy, to tam walkę zrobią. Natomiast teraz tej walki nie musi. Ja przypomnę, że Mr. Canelo Alvarez jest wolnym agentem. On może walczyć z kim chce. On może walczyć z Calebem Plantem na PBC. Teraz będzie pytanie, kto da więcej. O tej walce powiemy, kiedy ona będzie, czyli jutro. Myślę, że jakąś zapowiedź... Nie myślę, tylko wiem na pewno, że zrobię. Tak wygląda ta sytuacja. No, wiem, że mentalnie jest absolutnie nastawiony bardzo dobrze. Bardzo dobrze nastawiony jest Kamil Szeremeta, natomiast mentalnie nie wpłynie na kogoś, kto jest skurwielem na ringu. Taka jest prawda. Triple G nawet w czasach, kiedy się uśmiechał, wszyscy wiedzieliśmy, te czasy minęły, a nawet w czasach, kiedy się uśmiechał, to wychodził na ring po to, żeby cię zatłuc. Zawsze tak było i zawsze tak będzie. To się kompletnie nic nie zmienia. Tutaj nie będzie żadnego zastanawiania się w momencie, jeśli pójdzie na pierwszą wymianę. Nie wiem, kiedy to nastąpi, na początek pierwszej rundy, na początku drugiej rundy. Nie wiem, i poczuję, że może iść na wymiany z
Kamilem Szeremetą, a wszystko wskazuje na to może, to on to dokładnie zrobi. On to absolutnie dokładnie zrobi, pójdzie na wymianę. Trener Fiodor Łapin i Kamil Szeremeta, z którymi rozmawiałem, odsyłam do wywiadów, podkreślali jedną rzecz, że wiemy, że nie możemy się cofać. To jest prawda. Natomiast opcja niecofania jest i pójście do przodu. Pójście do przodu oznacza wymianę z Triple G. I tutaj się wszystko bardzo szybko rozstrzygnie. Jeśli te ciosy w dalszym ciągu ważą, a mnie się wydaje, że absolutnie ważą. Absolutnie ważą. Słyszałem Robert Parzęczewski jak odpowiednik Triple G. Nie wiem, to zupełnie nie ta dynamika. 90-letni Robert Parzęczewski to nie ta dynamika, co Triple G. To zupełnie... Ja wiem, że tamte sparingi miały przygotować Kamila do czegoś równie mocnego, jak bije Gołowkin. Ja to rozumiem. Natomiast nie można symulować pewnych rzeczy, nie można symulować sytuacji w boksie na tym poziomie, kiedy przeskakuje się nie jedną, nie dwie, tylko z 20 półek w porównaniu do wszystkich, z którymi walczył. Dosłownie wszystkich, z którymi walczył Kamil Szeremeta, żaden z nich nie był w stanie nawet w 5% przygotować go na to, co nawet 38-letni Gołowkin na 99% wniesie do ringu. To tyle, jeśli chodzi o tą walkę. Również mamy jutro pojedynki na gali Timexu. Ja powiem tak. Żaden problem z walką Grzyb z panią De Leon z Hiszpanii, która obecnie mieszka w Hiszpanii. To jest walka, która ma sens sportowy. Patrzymy na zestawienie jednej i drugiej pani w boksie kobiecym na chwilę obecną. Ma to absolutnie sens. Podejrzewam, że zobaczę. Natomiast zero sensu, żeby gościu po 9 latach kariery, czyli Marcin Siwy, walczył z panem, który się nazywa Morgan de Sceaux, Francuz, nie wiem, 350, 400 na ringu po 9 latach kariery, walczyć z gościem, który ma negatywny rekord i tak naprawdę służy do obijania tym, którzy zaczynają boks, bo on przegrywał przez knockout, myślę w tym momencie o Morganie, tym rywalu Siwego. On przegrywa z gośćmi, którzy mają 5-6 walk, bo do tego jest. Marcin Siwy jest 9 lat zawodowcem, ma tych walk, nie wiem, 23 bez porażki. Ja wiem, że usłyszę po raz kolejny stwierdzenie, że jest pandemia, to czy tamto, natomiast no, sportowo to nie ma kompletnie żadnego sensu. Natomiast jedna rzecz, jeśli chodzi o te gale, wszystkie te gale, ja nie mam żadnego problemu, że te gale się odbywają, bo jak ktoś chce je zrobić, no to je robi. Gdzieś pięściarze muszą walczyć. Natomiast prosiłbym komentatorów, żeby... Bo to jest chyba rzecz, która mnie bardziej denerwuje niż to, co widzę na ringu. Mam prawo swoje zdanie powiedzieć. Jest używanie bez przerwy tych przymiotników na zasadzie znakomity, wspaniała walka, fenomenalnie, doskonale. No dobra. Jeśli używamy słowa doskonale albo wspaniale, znakomicie, w stosunku do walk, które są na poziomie nawet nie okręgowym, to jakich słów używamy, kiedy oglądamy na przykład pojedynek Spence kontra Garcia? Albo będziemy oglądać walkę Smitha z Triple G? To jest jedna prośba. Dystans. Panowie, naprawdę zachowajcie dystans do tego, co widzicie, bo tutaj już, no nie wiem, poza doskonałe, no to co dalej? To nie wiem, komentowanie na kolanach tych, którzy naprawdę walczą na najwyższym światowym poziomie, o to mi chodzi. To naprawdę jest męczące. Kibice po tej stronie, po tej drugiej stronie ekranu, oni wiedzą, co jest grane. Widzą. To, co mówiłem, oglądając walkę Errola Spence'a z Garcia, że to wyglądało jak inna dyscyplina sportowa. To się odnosiło do wszystkiego, co widzimy niestety na polskich ringach. Ja rozumiem, że to wczorajsze, co powiedział, to wczorajsze stwierdzenie, które powiedział Eddie Hearn, że słyszałem podczas konferencji prasowej, widzę, że polski boks idzie w górę. Rozumiem, że to był żart. Polski boks idzie kompletnie w przeciwną stronę niż góra. No ale
Eddie musiał coś powiedzieć. Także panowie, bawcie się dobrze pięściarzą. Pani Grzyb, pani De Leon, życzę udanej walki, wam miłego oglądania. Natomiast odrobinę dystansu, jeśli chodzi o nawet nie studio, bo nawet nie komentatorów, bo komentatorzy w telewizji polskiej są fajni. To mniej więcej widzą, co się dzieje. Natomiast studio czasami, ja bardzo przepraszam, ale tak jak mówię, właściwie nie przepraszam, bo mam prawo powiedzieć, bez przesady. Naprawdę nie używajcie tych przymiotników, bo to nie pasuje zupełnie do tego, co każdy z nas widzi. I tym optymistycznym akcentem bawimy się wszyscy dobrze. Życzymy Kamilowi zrobienia rzeczy niemożliwej. Już jutro za 24 godziny o Mistrzostwo Świata Kamil Szeremeta kontra Triple G Gennady Gołowki. Trzymaneczko, pozdrawiam was, do następnego.